dobry, witam wszystkich serdecznie w niedzielny poranek i dzielę się tekstem kazalnym, który jest podstawą rozważania Bożego Słowa, które dzisiaj będzie słyszane w wielu naszych kościołach. To jest trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wiersze od 1 do 3, później od 13 do 18 i dalej wiersz 33 oraz 34. Następnie Pan powiedział do Mojżesza: przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz: bądźcie świętymi, bo ja, Pan, jestem święty, Pan, wasz Bóg. Niech każdy z was odnosi się z czcią do swojej matki i do swojego ojca oraz zachowuje moje szabaty. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Nie będziesz uciskał ani wyzyskiwał swego bliźniego. Nie będziesz też zatrzymywał przez noc aż do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz złorzeczył głuchemu albo kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Panem. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swojego ludu, ani nastawał na życie swojego bliźniego. Ja jestem Panem. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do swego brata. Upominaj twego bliźniego, abyś nie obciążył się grzechem z jego powodu. Nie będziesz się mścił, ani też żywił gniewu do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Panem. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą przybysz, nie będziesz go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie traktować jak tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Moi drodzy, teraz za chwileczkę przejedzie tutaj obok pociąg, więc będą dodatkowe atrakcje. Ale mam nadzieję, że mimo to będzie mnie dobrze słychać. Takie niespodzianki tylko w Opolu. Moi drodzy, ten fragment dzisiejszy trochę nam pewnie przywodzi na myśl przykazania, troszeczkę nam je przypomina, czyli zbiór różnych, czasami luźno ze sobą powiązanych zasad, które lud izraelski ma przestrzegać już w trakcie pobytu mieszkania na pustyni, a na pewno w trakcie, gdy zamieszka i osiedli się w Kanaanie, w ziemi obiecanej. Tu mamy bardzo szerokie spektrum. Z jednej strony jest szacunek i miłość względem rodziców, ojca, matki, konieczność napominania bliźniego, żeby nie przywiódł nas do grzechu, szacunek dla tubylca, który mieszka z nami, szacunek dla najemnika, któremu należy wypłacić jego wynagrodzenie jeszcze wieczorem i nie przeciągać tego do następnego dnia. Stąd nasza niechęć pewnie do posiadania długów i chęć rozliczania się jak najszybciej, jeśli tylko to możliwe. To tak na marginesie oczywiście. Te nakazy i zakazy w całym Pięcioksiągu Mojżeszowym jest ich 613 różnego rodzaju. I one są na pewno ważne i pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy, że to tak jak z przepisami ruchu drogowego, który porządkuje zasady poruszania się na drodze, na jezdni, na chodniku, po to, żeby było bezpiecznie, po to, żeby było jak najmniej kolizji, wypadków, nieszczęść i płaczu. I podobnie jest z przepisami, przykazaniami, zakonem, który Pan Bóg na Synaju nadaje Mojżeszowi. I widzimy, że te przykazania bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie regulują i wnikliwie zagłębiają się w różne zakamarki ludzkiego życia i w różne sytuacje. Luther stwierdza przy takiej funkcji zakonu, przykazań, że bardzo dobrze, że Pan Bóg to wszystko tak precyzyjnie reguluje, tylko jest jeden problem. Te przykazania obnażają nas, pokazują, że my nie jesteśmy w stanie im sprostać, że za dużo w nas pożądliwości, że za dużo w nas złości, za dużo w nas niechęci, albo za bardzo sami siebie kochamy, a nie kochamy Boga i innych, i te przykazania łamiemy. Kto z nas spróbował, albo komu z nas udało się dochować wszystkich przykazań? No przecież codziennie łapiemy się niejednokrotnie na tym, że to nam się nie udaje. Dlatego ta kondycja człowieka
w zestawieniu z Bożym prawem jest jak widok za moimi plecami, czyli z jednej strony mamy ścięte na plastry drzewo, które już się nie odrodzi, ścięte na marginesie dlatego, że było spróchniałe i zagrażało bezpieczeństwu przechodniów, a z tyłu mamy tam jeszcze jakąś koparkę, jakiś gruz, to też jest taki widok może niezbyt ciekawy, widok jakiegoś zniszczenia i to jest właśnie ta nasza kondycja wobec zakonu. Luther pisze, twierdzi, że zakon nas obnaża, że nie jesteśmy w stanie sprostać jego wymaganiom. Dlatego tak jak mamy zakon z jednej strony, tak z drugiej strony potrzebujemy Chrystusa i Jego ofiary. Że zakon wskazuje na naszą niemoc i na to, że bez osoby Zbawiciela, bez krzyża, bez powierzenia Mu naszej niemocy, naszych grzechów, naszych słabości i bez przyjęcia od Niego zbawiającej łaski, my nie jesteśmy w stanie nic podjąć, nic zrealizować. I tylko z Jezusem i tym przyjęciem Jego łaski ten obraz, który jest za moimi plecami, może zamienić się w piękną, zieloną i żyzną przyrodę. I moi drodzy, tego z całego serca Wam życzę, nie tylko na dzisiejszą niedzielę, ale na każdy dzień, żebyśmy pamiętali o naszej niemocy, o naszej słabości, o tym, że przykazania są ważne i starali się ich przestrzegać, a kiedy będziemy odnosić porażkę w zestawieniu z tymi przykazaniami, byśmy pamiętali o tym, że możemy przyjść do Jezusa, złożyć to wszystko przed Nim, przyjąć Jego łaskę, prosić o przebaczenie i uczyć się żyć z Jezusem. Uczyć się żyć tak, by ten zakon był w naszych sercach i wynikał, a Jego przestrzeganie, żeby wynikało z naszego naśladowania Chrystusa i z naszej przynależności do Niego. Gorąco, serdecznie, nie tylko na tę niedzielę, Wam i sobie tego życzę. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.